Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam serdecznie na Fintech i Insurtech Kongres. Moim gościem Mariusz Ożga, szef strategii Santander Banku. Dzień dobry. Santander Consumer Banku. Consumer Banku, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mariuszu, uczestniczył Pan przed chwilą w debacie dotyczącej przyszłości rynku finansowego, rynku ubezpieczeniowego. Wspomniał Pan o czymś, co bardzo ważne, mam wrażenie, czasem o tym zapominamy, czyli o wartości, którą konsumentowi powinny firmy, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe oferować, a nie oferować narzędzia, bo to o tą wartość najbardziej chodzi. Jakie są największe wyzwania dzisiaj w tym świecie digitalnym, w świecie, gdzie chcemy wszystko mieć krótko, szybko, niewidocznie czasem? Jakie są wyzwania instytucji finansowych, ubezpieczeniowych? Prawdą jest to, że zwykle tradycyjne podejście bankowości jest, ja to nazywam podejście 4P, tak? Czyli mamy produkt, mamy proces i mamy cenę i mamy tam jeszcze inne związane z tym elementy i bardzo łatwo jest się postawić w tej roli, tak? Czyli my mamy proces, my mamy produkt i chcemy sprzedać produkt. Tylko że klienta nie do końca interesuje, że co my mu chcemy sprzedać. On te produkty, w szczególności usługi finansowe, które są jakby dosyć nieuchwytne, on te produkty ma po coś, tak? Klient nie idzie do sklepu, żeby wziąć kredyt ratalny, no bo to kompletnie go nie interesuje. I nawet nie po to, żeby sobie tam kupić ten telewizor, tylko żeby pewne emocje, które mu niosą w życiu, sobie spełnić. I tak jak powiedziałem, w świecie cyfrowym to już nie, my już jesteśmy w takim momencie, kiedy to już nie myślenie produktowe i nawet bym powiedział, nie myślenie kanałowe już jest najważniejsze. Klienta tak naprawdę nie interesuje, w jakim kanale my mu chcemy coś zaoferować, on chce to mieć w pewien sposób kontekstowo. Ja podam taki przykład może takiego produktu, który my wszyscy nazywamy BNPL. Tak? Czyli BNPL, to jakkolwiek byśmy go nie nazwali. Tak, już do lodówki, już do mainstreamu. Tak, do mainstreamu. Znaczy, i tu nawet nie jest tak, że bo wszyscy bankowcy mówią, no dobra, te całe BNPL-e to za chwilę umrą i tak dalej, tylko to umrą, ale klient się już do pewnych rzeczy przyzwyczai. Klient nie idzie do BNPL-a, nawet nie po to idzie, bo my taki moment mamy, że nie chodzi o te pieniądze nawet. Nie chodzi, nie podejmuje pewnej decyzji produktowej, mamy już taki poziom zamożności społeczeństwa, że coraz częściej jest tak, że przy decyzji produktowej nie pieniądze grają główną rolę. Owszem, no, nie może być duża różnica w cenie, tak? Natomiast tak, jak mam wybrać usługę, która wymaga ode mnie podania trzech danych, mam to szybko i zgodnie z moimi potrzebami kontekstowo w sklepie, to wiadomo, że wybiorę takie coś. Nie będę szukał dodatkowego dostawcy, który mi każe wypełnić 38 pól, a już ja już te dane dałem. Ja już te dane raz komuś dałem i nie będę jeszcze raz tego robił. Tak? W związku z tym użyteczność jest jakby na pierwszym miejscu. Oczywiście argumentacja, że trzeba musi być jeszcze bezpiecznie, trzeba sami klienta pilnować, żeby się nie przekredytował, ale to jest dla klienta, to już jest prąd w gniazdku. On już to dostał. Mm-hmm. On już to dostał od jednego, drugiego użytkownika, uczestnika rynku. I dla niego to już jest trochę przezroczyste. Wartość się liczy, tak? Czyli to, co klientowi dajemy i wartość niefinansowa, bo my się upieramy wszyscy, że klient tam jest price driven, tak jak powiedziałem, to już nie jest taki moment. Klient chce czegoś innego, czegoś, co jest zgodne z tym, co on chce osiągnąć w życiu. I pójście w ten etap, kiedy my, tak bardzo mówiąc merytorycznie, segmentujemy klienta po produktach, on już odchodzi w przeszłość. My musimy teraz się zastanowić, jak klientowi dać taką wartość, która jest zgodna z jego wartościami życiowymi. To jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, co Pan powiedział. Prąd w gniazdku. Na ile w przyszłych latach, bo tak jak sobie myślę jakby o procesie jakimś zakupowym, zwykłym klienta indywidualnego, no to jeszcze kilka lat temu ten moment zapłaty za jakąś usługę, produkt w internecie był bardziej odczuwalny w sensie nie kosztowym, tylko takim procesowym. Tak. Dzisiaj już możemy bliknąć, dzisiaj możemy zrobić to dużo szybciej. Tak. Czy nadejdzie taka chwila, kiedy w zasadzie nie będziemy widzieć, że za coś płacimy? To by znaczyło, że procesy identyfikacji tożsamości są jakby zupełnie przezroczyste dla klienta. Wydaje mi się, że jeszcze tam nie jesteśmy, tak? Czyli ja bym powiedział tak, że z niektórego punktu widzenia powiedziałbym na przykład wprowadzenie PSD2 utrudniło procesy dla klienta, bo tam jest podwójne uwierzytelnienie, tak. Pojawiły się dodatkowe faktory. Pytanie, czy, i tutaj myślę, że wchodzimy na ten etap tokenizacji wartości, nie? Być może tokeny, to jest identyfikacja cyfrowa powszechnie stosowana,
to będzie ten narzędzie, które to przyspieszy i usprawni. Ja dzisiaj tego nie wiem. Tak? Myślę, że wiele osób się nad tym dzisiaj zastanawia, jak usprawnić z punktu widzenia klienta, ale jednocześnie nie pozbawić tego poczucia bezpieczeństwa. Bo tak jak mówię, klient zakłada z góry, że to jest prąd w gniazdku. Bezpieczeństwo tak. jest zaszyte, ale już jest taki moment, że klient to bezpieczeństwo wkłada nie tylko w tradycyjnie przez nas pojmowane instytucje, banki, ubezpieczyciele, bo na przykład weźmy przykład, no jest 2 miliony, nie wiem, 1,5 miliona użytkowników Revoluta w Polsce, tak? Z tak. Revolut, zanim stał się bankiem, był fintechem, a ludzie mu zaufali. Powiedzieli, i płacili pieniądze. I płacili za jego pomocą. Bo było tańsze przewalutowanie. Zaufali mu na 500 zł, 100, 500 tak. zł, ale jak Revolut zmienił setek, to teraz już można mu zaufać w pełni. I to nie dlatego, że licencja jest w Litwie, a nie w Polsce. Nie ma to znaczenia. Dla klienta oczywiście to jest prąd w gniazdku. Oczywiście bankowcy powiedzą wtedy do pierwszego wywalenia. Nie, no wiadomo, że tak, że, tak. Że poczucie bezpieczeństwa jest w piramidzie Masłowa niżej, czyli ważniejsze dla klienta niż inne wartości. Tego trzeba pilnować, ale to już nie jest niestety domena banku i tylko i wyłącznie. Poczucie bezpieczeństwa i tokenizacja. Kiedy wejdziemy w metavers? Dzisiaj miłym zaskoczeniem dla mnie jest to, że w agendzie się pojawiają tematy metaversowe, NFT, Web 3.0, tokenizacja. Kiedy masowo wejdziemy z ubezpieczeniami i finansami do metaversu? Ja myślę, że jesteśmy na tym etapie, pierwsi adopterzy. I kiedy to będzie? Ja nie wiem, czy to jest ktoś, kto w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale... Jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że myśleć o tym trzeba już. Dlaczego tak jest? Bo nasi klienci, w ogóle my wszyscy już w sieci Metaverse jesteśmy. Czyli wartości cyfrowe, tworzenie tokenów, tak mówiąc tak zupełnie technicznie, to każdy z nas tworzy tokeny. Tokeny pod tytułem cyfrowa identyfikacja w ekosystemie Facebooka, Google'a i tak dalej, to jest czysty token. Tak? I teraz... Zabezpieczenie wartości cyfrowej klienta i zabezpieczenie transferu między wartością rzeczywistą, pieniężną, finansową, a cyfrową, to jest największe wyzwanie najbliższego czasu i udrożnienia tego elementu myślenia o tokenach, tak? Czyli wartość cyfrowa, jak się ją wycenia, jak się ją przenosi, na jakich zasadach później się nią zarządza, to jest jedno z największych wyzwań, moim zdaniem, rynku finansowego w tej chwili. My w tej chwili jeszcze tak nie myślimy, ale ja podam tutaj też taki przykład, który pozwoli jakby myśleć bliżej tej sytuacji. Sytuacja, kiedy my bardziej ufamy jednej osobie, która swoim podpisem powoduje pewne efekty, a mniej ufamy rozproszonej sieci potwierdzenia pewnej tożsamości czy tudzież wartości, czyli mówiąc wprost, bardziej ufamy podpisami notariusza, niż blockchainu, czyli cyfrowemu notariuszowi, moim zdaniem ta sytuacja dość szybko się zmieni. Mm-hmm. Tak? My za chwilę, ja nie wiem jaka będzie inercja regulacyjna, inercja zastosowania, bo tak jak powiedziałem, nikt tego chyba nie wie, ale w pewnym momencie przyjdzie taka konstatacja, tak? Jak już będzie komu pewna, ufać? Komu ufać? Jednemu osobie, która się podpisuje, czy rozproszonemu źródłu informacji, gdzie sprawdzenie jej wiarygodności jest szybsze, łatwiejsze, efektywniejsze i pewniejsze. I tu postawimy kropkę. Komu ufać, proszę Państwa, w metaversie. Dzisiaj i jutro ze mną Mariusz Ożga, szef strategii Santander Consumer Bank. Dziękuję. Dziękuję.